Siema, no witajcie, moi mili, z tej strony Rashiro i jest to kolejny odcinek Mafii 2. Come on, Vito, let's get out of here. This guy's a maniac. We gotta take him down. Quick. Roger that. Przydałby się samochód, nie? Oj, to bardzo by się przydał. No, chociażby taka akcja. All right, we lost them. Oh. Mamy Tomiego krótkiego. O, wygląda, że całkiem będzie. No rozbij szybę. Take me to my place, Vito. I need a fucking drink. That was, jesteśmy... was fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? All right. W sumie z problemów to jesteśmy tylko poszukiwani. Ale myślę, że jak się przebierzemy, to rozwiniemy i rozwiążemy ten problem. O! Wybaczcie, nie żebym był pijany czy coś, ale lekko prowadzić w dniu dzisiejszym nie umiem. Wypieprzać z drogi. Po drodze, jak znajdziemy jakiś sklep odzieżowy, to się przebierzemy. Żeby też nikomu nie podpadać, tak jak tu. Na przykład, możemy? Dzień dobry. Poważne ubiór dla poważnego człowieka. Pierwsze ubranie w sumie, jakie możemy kupić sobie tak naprawdę. No, w sumie... A problem pościgu rozwiązaliśmy, nawet przyznam, że... łatwiej niż się spodziewałem, bo myślałem, że będzie dosyć ciężko uciec... policji z tego miejsca. I się okazało, że to niestety było takie, no, pitu-pitu. Także, no, jestem odrobinkę zawiedziony, że policja tak mało włoża... serca, powiedzmy, w zaangażowanie się do sprawy. No ale cóż, no ich decyzja. Niech robią jak chcą. Zostawimy Joey i zobaczymy co dalej. This deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, that'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. I'll call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. No w sumie prawda. Musimy uważać teraz bardzo, szczególnie po tym, co się ostatnio działo. Rozdział 14, moi mili, już. Schody do nieba. Stairways to Heaven. Niezbyt dobra piosenka. Ostro Bay, 25 września 51. Dobrze, telefon. Sound like I'm ready. You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find it laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here?
calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. No, dobra, no pierwszy w sumie raz, jak naskoczyliśmy na Joey'a, to... No, wyszło nie najgorzej. Stonowaliśmy trochę głos. Joey, o co chodzi? No. Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, eh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Buteleczka szkockiej. No, miejmy nadzieję, że broń będziemy mieli wystarczającą ilość. Head over to Greenfield. Greenfield, prawo. Dobrze. Alright. So now can you tell me what this is all about? We're just gonna drive there, pop some guy and drive away. Should be a piece of cake. Why? Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean and it's gotta be done today. Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here, here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming to him then. But wait, spoko. If he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. If you say so. Yeah, we need every penny we can get right now, right? So after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here, here it is. Okay, got it. Hey, and if you see Eddie later, not a word about yesterday. We was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, what do you think I am? Some kind of retard? Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up, that's all. This guy's a maniac. We gotta take him down. Oh, pyta. Roger that. Samochodu nie uszkodziliśmy, ale idealne zdarzenie. No i dodatkowo mamy sprzątnąć gościa, który jest objęty ochroną świadków. No to ci, co oglądali mojego Hitmana, pamiętają, co się działo w Sinistrze. Będzie na pewno tam sporo ludzi, którzy nie będą chcieli nam go tak oddać, puknąć. Oraz, co gorsza... Ochrona świadków nigdy się nie pierdoli. Będą mieli ciężki, mogą mieć ciężki sprzęt. Czyli wyjdzie z tego pewnie jakaś rzeźnia znowu. Chociaż miałbym ochotę, żeby tak nie było. Miałbym ochotę, żeby to wyszło wszystko nice and clean, jak to mówią. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. A dodatkowo mamy przekazać mu jeszcze wiadomość. Wiadomość jeszcze przed zabiciem go. Okej, okej, okej. Dobrze, 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 panie władzo. You know, I'm gonna have to give you a fine for this. Kij, że ktoś im pieprznął radiowóz właśnie. Alright, money well spent. Alright, I don't wanna see your face again. No, też wam się wydaje, że ci wszyscy gliniarze to są z dwóch modeli albo trzech zrobieni? Tak, mam problem. Remember what you gotta say? Yeah. All right. Here we go then. O kurwa. Nie wydaje mi się, że to było prosta robota. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards.
Więc pierwsza. No właśnie. Czyli mamy federalnych na karku. Mamy poszukiwanych. That asshole really was under protection. That he's famous for conveniently leaving out little details like that. Maybe he didn't know. Don't matter now. We gotta lose him. Ja raczej nie chcę gościa gubić. A bardziej chcę pożyczyć samochód. Oh fuck, that was close. Get me to Kingston, will you? I got a car waiting there. What about the money? Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. Oh, Jezus Maria, 3000, dobra. W sumie cała akcja wyszła no nie tak głupio. Ale głupsze jest to, że teraz znowu musimy iść się przebrać. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Roger that. Kurczę. Niedobrze. O, pyta. Udało nam się uciec, ale niedaleko. He's famous for conveniently leaving out little details like that. Maybe he didn't know. Don't matter now. We gotta lose him. O! Tamten gościu akurat miał strzelbę, więc to mi się nie podoba. Ej, Joey! Zrób to, o właśnie, tak jak powinieneś. That was close. Get me to Kingston, will you? I got a car waiting. What about the money? Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. Please, sir. I already have a boyfriend. Spoko, spoko. Ja chcę tylko kupić ubranie. In the market for something special? I have just the thing. Let me go! Kurwa, Joey! Joey. Do kurwy nędzy, Joey! Gdy ten gliniarz tu przyjdzie, to jesteśmy załatwieni. Ja pierniczę. To był chyba najbliższy sklep w okolicy. Pani, ja chcę kupić ubranie. Dobra. No, please leave me alone. Dobra, Joey, to postrzel się z nimi. Widzę, że się wpakowaliśmy w to szambo razem. Będziemy mieli mały dodatek. Do tego materiału, jak widzicie, ze względu właśnie na nadpobudliwego Joeya. Skakuj. Szukamy odzieżówki teraz. Dobra, miejmy nadzieję, że na wstecznym to casko będzie grzało dobrze. O Jezu, dobra, ogarnijmy miejsce na razie, gdzie można się schować. Uff.
No chyba ocipieli. Albo i nie. O, wpyte. No i będziemy mieli duży konflikt z prawem. Joe, wal do gościa. Dobrze, jeden z głowy. Boże. Joey, zostaw tych ludzi. Dobra, trzeba stąd spieprzać, póki żyjemy. Ale to co się z policją nie poostrzeliwaliśmy w tym odcinku. No trochę. Tyle strzelania to chyba wcześniej przez długi czas nie było. O, niedobrze. I dwa radiowozy na plecach. All right. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. Ojejku. Derek ma dla nas robotę. No to jest jakiś plus. Już nam tam by zaczęli do nas znowu strzelać, to nie, trzeba znaleźć miejsce, gdzie by się można przebrać, jakikolwiek odzieżowy. Jakikolwiek. A, zupełnie. Miejmy nadzieję, blokada na drodze. I blokada, przez którą musimy przejechać. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Czyli oni jeszcze nas zauważyli, tak? I teraz mamy na plecach 3 radiowozy. Czy mi się wydaje? Mamy kapcia na pewno. Lewy tył. Oj, będzie lipa. Miejmy nadzieję, że tu za nami nie przyjdą. Potrzebujemy przebrać się. Zdecydowanie potrzebujemy jakikolwiek sklep z ubraniami. Tam. Równo przed radiowozem? Co z tego? Wysiadaj. Oh, excuse me. My fault. In the market for something special, I have just the thing. Weźmy coś takiego, co byśmy dobrze wyglądali. Stylish and economical. Good choice, sir. Czarny garniak. Kurczę, przyznam, że zgrzałem się już trochę przy tym. Przy tej misji. Najbardziej przy tej ucieczce. W sumie co rusz, to tylko ucieczka. Policja, strzelanie, ucieczka znowu. A teraz to myślę, że już przez Kingston Bridge przelecimy normalnie. No, mamy kawałek do przejechania. Dobrze, też mamy w miarę komfortowy samochód. Chyba, że blokada dalej tu stoi. Pani usiadła tam jakaś. Fajnie skoczył ten samochód. Jakaś pani tam wysiadała, dobrze, że jej nie zgarnęliśmy. Trochę się na tej ścianie obijamy.
Zauważyłem jedną rzecz, że policja bardzo rzadko, ale prawie to nigdy nie zwraca na nas uwagi, jeżeli jedziemy tą samą stronę. Ups. W tą samą stronę, co oni. W tą samą stronę. W przeciwną stronę. To oni nie zwracają na nas uwagi. Ale jak jedziemy w tą samą stronę i ich wyprzedzimy na ostrym gazie, no to już na ogół się rzucają właśnie do nas. Po prostu, nie wiem, wtedy jakby to było na zasadzie, że zwrócą bardziej uwagę, że no... jednak ktoś tutaj grzeje. Też prawda taka, że łatwiej jest to zauważyć. Chociaż no, tak jak my przeskakujemy obok nich, mając ponad setkę na liczniku, gdzie w mieście i tak jest 40, no to... głupi by musiał być gliniarz, gdyby nie zauważył tak naprawdę, że no my tutaj przesadzamy ostro z tym, ile mamy na liczniku. A teraz tą długą samą autostradę musimy podjechać na drugi koniec tej autostrady, że tak powiem. I idealnie po drugiej stronie będą doki Dereka. Zobaczymy, co Derek ma dla nas za robotę. Jak znowu wyciąganie kasy od dokerów, to... to się po prostu zaśmieje z tej pracy. Ile? A 9 dyszek ten samochód ciągnie. Nawet. Chociaż myślę, że potem w sumie jak już mu pokazaliśmy i udowodniliśmy mu razem, a wtedy jak na żelków jechaliśmy, udowodniliśmy Derekowi, ile jesteśmy warci, więc może teraz nam przydzieli normalną robotę. Zresztą zobaczmy, nie można oceniać. Wyglądałem porządnie, stylowo. Pogadajmy. Hej. Bruno! Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit-down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset, and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them, and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. No, wyglądać to my umiemy. Tylko w sumie dwie pepechy będą mocniej wyglądać. These fucking guys really think who the fuck they are. This ain't the first time I have problems with them, you know. Know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, no, it's just, what are we gonna do to them? All depends on how the labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need you opening your mouths and proving how stonard you are. No dobrze, nie, dobrze to nie brzmi. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See? I told ya! Easy does it, Vinny. We want to do this peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck! And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you! Broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. It don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes.
You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth. Right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Are you nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come on, shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. All right. Follow me, guys. This is crazy. Oh, balls extra. Vito can handle himself. Some extra firepower ain't gonna hurt. Let's go, Vito. We got your back. You can end up just like your old man. Czyli wychodzi na to, że chłopaki zabili naszego starego. A mówili co innego. Nie, to jest... Niby mafia, niby taka... rodzinna... sprawa. A się okazuje, że... kretem wcale nie musiał być Henry, ja tu czuję innego kreta. Czuję go nosem. Dobrze, teraz tak. O, przebieg. To dosyć daleko do biegu. Może któraś z zmierzonych serii trafi. Trafiła. Beczki. Dlaczego oni nam wcześniej powiedzieli? Kurwa, Steve'a akurat polubiłem, na ja pierdyle. Trochę. W złym miejscu stanęliśmy. W złym miejscu, bardzo złym miejscu stanęliśmy. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. All right. Follow me, guys. This is crazy, Fox. We shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Some extra firepower ain't gonna hurt. Let's go, Vito. We got your back. Raz ja też jest taka, że nie chciałbym, żeby dokerzy ginęli. Tak naprawdę to jest sprawa między nami. Sprawa między nami a Derekiem. Niech oni przejdą w miarę blisko siebie. Jedną serią. O. Dziękuję. Drugi. Co on miał za karabin tu?
strzelba zwykła. Nie no, bierzemy to Migana. Z lub bez automatu. Ale czemu się przykle... Kurwa mać, miał się przykleić do tej drugiej ścianki. Dobra. Okay, the odds are even. Ostatnie podejście. Alright. Follow me, guys. This is crazy. We shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Some extra firepower ain't gonna hurt. Let's go, Vito. We got your back. Jakbym widział Martiego w tym chłopaku. Ta sama krew. Ale... O. Miejmy nadzieję tylko, że... Że nikt więcej przez tą sprawę nie zginie. Nikt więcej poza Steve'em, jego ludźmi i Derekiem. Ładnie. Musimy znaleźć dobre miejsce, którego możemy zacząć strzelać, bo tak naprawdę no... To jest jedyny problem tu. No i dobrze, teraz tak, u góry. Jest kilku. Spoko, możesz spróbować, Derek. You miss your old man, Vito? Don't worry, you're gonna see him soon. You know what's gonna happen to you when people find out about this? Kurczę, what do you think of Vito? You think you could just fucking do something like this and walk away? You're fucked! Obydwu? Vito, you're making the biggest mistake of your life. Musimy zregenerować życie, 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 życie. My father like jeden. Son, I'm Vito. Could still work this out, Vito. Ale ja nie zamierzam, wiesz? What do you think of Vito? You think you could just fucking do it? I'd spent my whole life trying not to make the same mistakes my old man did. Then I find out I'm following in his footsteps. It was good to finally know the truth, though. And Derek's death also helped me resolve another problem. Szukajmy jego biura, ale sam fakt tego, że się sprzeciwiamy rodzinie i zaczynamy działać przeciwko własnej rodzinie, już tak na ostro, jest niezbytny. Zaróbmy... O Jezus Maria, tyle kasy dla Bruno. Masakra. Looks like I just found Derek's retirement funds. No i dobrze. Okej, dzięki, ale w tym miejscu dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Hej!